Hej wszystkim, tu Mateusz. Ostatni film, w którym przedstawiam małe rasy idealne do mieszkania, uzyskał bardzo pozytywny feedback. Czas na część drugą, gdzie przedstawię Wam 8 dużych ras psów, które świetnie sprawdzą się w mieszkaniu. Nie zniechęcaj się rozmiarem, duże psy mogą doskonale żyć w mieszkaniu, pod warunkiem, że jesteś w stanie zaspokoić wszystkie ich potrzeby. Rozważ niektóre z tych wyluzowanych, łagodnych gigantów, jeśli wolisz większego psa. Mastiff angielski to rasa idealna dla miłośników psów w rozmiarze XXL. Waży on niemal 100 kg, zaskakuje swoim rozmiarem i zachwyca przy tym przy bliższym poznaniu. Pies ten jest zrównoważony, łagodnym zwierzęciem, o sercu równie wielkim co jego gabaryty. Czasem bywa nieco flegmatyczny, a przy swej niezwykłej uczuciowości nie zniósłby braku ludzi obok siebie. Mastiff jest bardzo związany ze swoją grupą społeczną. Czasem nawet bywa zbyt dużą przylepą. Za nieco flegmatycznym, a jednocześnie lekko przerażającym wyglądem kryje się niezwykle łagodny psiak. Ma ogromne serce i uwielbia wszelkie pieszczoty. Dog niemiecki to duży pies, który mimo swoich rozmiarów może odnaleźć się w każdej przestrzeni, o ile będzie odpowiednio urządzona. Czytaj. Oczyszczona z drobnych przedmiotów, szkieł, ozdób, porcelany itd., itd. Czworonogi mają średnie zapotrzebowanie na ruch. Jeżeli zapewnimy im odpowiednią stymulację, życie na niewielkiej powierzchni nie będzie stanowiło dla nich problemu. Dogi są psami delikatnymi. Łatwo je zranić i zniechęcić do działania. Źle reagują na agresywne metody szkoleniowe. Przyszły właściciel musi zdawać sobie sprawę, że szkolenie psa bywa dość frustrujące. Zwłaszcza, że dogi są leniwe z natury i dość wolno reagują na komendy. Nawet doskonale wyszkolone nigdy nie będą w pełni posłuszne właścicielowi. Zanim wykonają polecenie, zastanowią się, czy ma ono sens. Szybko przystosowują się do życia w rodzinie i są łagodne wobec wszystkich jej członków. Szczególnym uczuciem obdarzają dzieci. Uwielbiają spędzać czas na kanapie w towarzystwie właściciela i są najszczęśliwsze, mogąc towarzyszyć mu w wykonywanych codziennych czynnościach. Mając w pamięci, że dog waży tyle, co nie jeden dorosły mężczyzna, nie powinniśmy zrzucać obowiązku wyprowadzania go na spacer na młodszych członków rodziny. Pudel to średniej budowy pies z charakterystyczną kędzierzawą szatą, która może być lokowata lub sznurowa. Ma wygląd psa inteligentnego, zawsze czujnego, aktywnego, harmonijnie zbudowanego, sprawiającego wrażenie eleganckiego i dumnego. Pudle to psy znane ze swej lojalności oraz łatwości uczenia się i bycia układnym. Dzięki tym cechom te wspaniałe psy do towarzystwa. Pudel to jedna z najlepszych ras dla rodziny. Jest aktywny, wrażliwy, bystry, mocno przywiązany do swojego właściciela. Gotowy na każde postawione przed nim wyzwanie. Może być spokojnym domownikiem, któremu wystarczą codzienne zabawy i spacery, ale również może być doskonałym psim sportowcem, który bierze udział w różnego rodzaju psich dyscyplinach sportowych, np. agility, flyball czy też frisbee. Pudel to także idealny wybór dla osób, które planują pracę dogoterapeuty. Pudel duży musi być traktowany jak członek rodziny. Nie wolno go ignorować. Pies ten znany jest ze swej lojalności. Jest układny, co czyni go idealnym psem do towarzystwa. Większość dużych pudli kocha dzieci, ale są też osobniki, które wolą towarzystwo starszych opiekunów. Pudel duży z łatwością przystosowuje się do życia w mieszkaniu. Wbrew pozorom zajmuje on mało miejsca, patrząc na jego gabaryty. Z radością będzie towarzyszył swojemu właścicielowi w pieszych wędrówkach oraz w wyprawach rowerowych. Pudle są inteligentne, szybko się uczą i szybko nudzą powtarzalnością zadań. Dlatego przyszły właściciel powinien wykazać się kreatywnością podczas szkolenia swojego psa. Prawidłowo prowadzony pudel jest niekłopotliwym domownikiem, nie jest też zbyt hałaśliwy. Pudel to duży pies, który żyje w przyjaźni z innymi zwierzętami, choć czasem lubi pogonić za kotem lub rudą wiewiórką. Rodezjan jest psem zrównoważonym, z dużym temperamentem. Chociaż bardzo przywiązany do właściciela, nigdy nie zachowuje się wobec niego poddańczo. Do prawidłowego rozwoju potrzebuje bliskiego kontaktu z rodziną, dlatego nie może być od niej izolowany. Ma też zbyt niezależny charakter, aby pozostawić go samemu sobie. Dobrze dogaduje się z dziećmi, jest wobec nich tolerancyjny, cierpliwy i zaskakująco delikatny. Jednak ze względu na jego rozmiary
nie powinno się zostawiać ich razem bez kontroli. Przedstawiciel tej rasy dobrze się czuje w grupie psów i może dzielić dom także z innymi zwierzętami. Trzeba jednak pamiętać, że samiec z trudem zaakceptuje drugiego samca na swoim terenie, szczególnie jeśli ten będzie miał równie silny charakter. Rodezjan jest czujny, mało hałaśliwy i powściągliwy wobec obcych, dlatego sprawdzi się w roli stróża. To pies odważny, choć ostrożny. Nie powinien w żadnej sytuacji wykazywać nieuzasadnionej agresji czy strachu. Szarpej. Wybierając szczeniaki danej rasy, zwracamy uwagę na cechy charakteru. Tak jest również w przypadku szarpej, które nie są odpowiednimi psami dla każdego. Dorosły szarpe jest co prawda bardzo opanowany i spokojny, jednak bywa także wyjątkowo uparty. Opinie o tej rasie często wskazują na trudności w szkoleniu, bowiem pupil wykazuje dużą dawkę niezależności. Psy szarpej są wyjątkowo lojalnymi i bardzo czułymi pupilami domowymi. Lubią kontakt z człowiekiem, nie wykazują wobec niego zachowań agresywnych, a przy okazji są bardzo delikatne w kontaktach ze wszystkimi członkami rodziny. Dobrze socjalizowane psy rasy szarpej okazują się mało problematycznymi pupilami domowymi. Nasz pies z fałdami skóry chętnie widzi się w roli obrońcy rodziny. Już młody, pomarszczony szczeniak może podchodzić dość nieufnie do obcych ludzi. Nie jest przy tym nadmiernie szczekliwy, a raczej pełni rolę czujnego obserwatora. Dobrze prowadzone psy nie prowokują konfliktów, jednak w razie potrzeby nie zawahają się bronić swojego właściciela. Nasz czarny czy brązowy towarzysz już samym wyglądem budzi respekt na spacerach. Pozostaje przy tym dumny, pewny siebie i bardzo spokojny. Hart angielski charakteryzuje się zrównoważonym charakterem, umiarkowanym temperamentem i wysokim stopniem posłuszeństwa. Whippet jest bardzo tolerancyjny wobec dzieci oraz obcych osób. Jest to pies bardzo towarzyski, bez cienia agresywności. Uważajmy więc, aby dzieci, z którymi uwielbia zabawę, nie dokuczały mu zanadto. Z powodu łagodności nie można na niego liczyć jako na stróża domu. Pies tej rasy potrafi bardzo szybko dostosować się do nowych sytuacji i jak na harta nie potrzebuje wyjątkowo dużej przestrzeni życiowej. Co prawda wymaga on zaspokojenia potrzeb ruchowych, jednak nie jest do tego wymagane wielkie pole z domem. Pamiętajmy jednak, że w wieku młodzieńczym wymaga dużo ruchu i kontaktu z właścicielem. Basset. Nieduży, ale ciężki. Mimo z wyglądu sprawia wrażenie markotnego i poważnego, to towarzyski, łagodny i skory do zabawy pies. Lubi towarzystwo człowieka, uwielbia dzieci, jest przyjazny w stosunku do psów i innych zwierząt domowych. Nie jest agresywny w stosunku do obcych, ale głośno szczeka w sytuacji zagrożenia. Potrzebuje towarzystwa, dlatego jeśli ma zostawać sam, najlepiej jakby miał psiego kompana. Bulldog angielski jest psem żywym, spontanicznym, nieskomplikowanym, o zrównoważonym charakterze i z poczuciem humoru. Wrażliwym, w razie potrzeby nieustępliwym, inteligentnym, rozważnym, spokojnie zachowującym się w domu. Bulldogi są bardzo uczuciowe i wolą przebywać z rodziną.